absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siema do wszystkich ludzi, z tej strony Jack. Witam się z wami w wyborze misji, gdzie, jak się przekonałem, w momencie, w którym zaakceptuję misję, pojawi się cutscenka, której, żeby wam jej nie ominąć, żeby was ona nie ominęła, tak powinno to zabrzmieć, to ja wam teraz pokażę. I come. Well, doesn't it excite you? The Temenegru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Zrobił jednym cięciem? Nice. No i proszę, pojawiła się nowa osoba, którą, z tego co kojarzę, jest Lady. Pojawi się ona też w czwórce, choć w czwórce ona, w sensie w normalnej wersji, nie w Special Edition, a takową posiadam, w normalnej wersji czwórki ona się pojawia dosłownie tylko w jednej cutscence. W Special Edition nie dość, że pojawia się, no tak, powiedzmy, w dwóch scenkach takich mocnych, wyjaśniających fabułę, między innymi, czytaj, w końcowej i gdzieś tam w pośrodku, zanim zacznie grać się jako Dante, to jeszcze, dodatkowo, tak jak Trish, ma ona swój własny tryb gry. Co jest dość intrygujące. Ale dobrze, misja trzecia. Demoniczna wieża. Kurde, inwej, nie wiem jak to przetłumaczyć, bo inwej to jest inwazja, ale co, jest inwazuj? Dobra, to po prostu wprost. Zdobądź kolosalną wieżę. Tak bym to przetłumaczył. Okej, dobra, czyli to co już było. Mam ten podwójny skok. Nie tygnoju! Aj, kurde! Come on! Nawet mnie w zasięgu nie było, halo! Yeah!
Aha, dobra, mam to. Raz, dwa. Nie, raz. Aha, dobra, po pierwsze muszę przytrzymać, żeby on ten inny cios zrobił. Dobra, to już wiem, że on mi tak czasami robił ten taki cios z obrotem. Dobra, czekaj, czy ja tutaj? Nie, nie tu. Dobra, to jest prowokacja, ale to nie to. W opcjach? A czekaj, jak są jeszcze inne języki? Angielski? Aha, nie mogę w trakcie misji zmienić, dobra. Wibracje... Dobra, to jest bez znaczenia. Status. Devil Arms. Rebellion. Jeszcze pełna moc tej broni została przebudzona. Dobra. Aha, to jest tylko takie... A nie, dobra, jest combo. Okej, trzy razy Y. A nie, to jest normalnie. Aha, o Jezu, dobra! To nie jest jak... Dobra, to jest Y, pauza i dwa razy Y, okej. To nie jest jak w DMC Devil May Cry, że było raz, dwa, pauza, raz, dwa, trzy. Albo jak jest właśnie w czwórce, to jest inny ten w ogóle. Tutaj to jest to w powietrzu. No i dalej. Dwóch kombosów jeszcze nie znam. Tutaj. No i to jest to wybicie. O! Okej, czyli tutaj wchodzę w milion ukłuć po użyciu tego. Spoko. Czekaj, co muszę zrobić? Ha, czyli Y. Raz, dwa. I potem spamować cały czas Y. Okej. Trochę to mniej intuicyjne niż po prostu dolecieć do typa z żądła i nawalać mu tego, no ale okej, niech będzie. No i dobra, tyle chciałem wiedzieć. Aż se przetestuję. Raz. Nie. Raz. Dwa, trzy. Czekaj. Raz. Dwa, trzy. Ej, no to zrobiłem, halo. Aha. Czekaj. Raz. Nie, no nie chcę mi się zrobić, czemu? No idea. O, jest shotgun! Zapieczętowane wrota. Są dwa typy zapieczętowanych wrót, niebieskie i czerwone. Niebieskie. Aby zniszczyć pieczęć, musisz rozwiązać zagadkę. Aby zniszczyć czerwoną, musisz pokonać wszystkich wrogów w pomieszczeniu. Zniszczalne, okej. Okay. Sprawdź otoczenie, może coś jest... Możesz coś zniszczyć. Orby i inne itemy są ukryte czasami w tle. Dobra. Nie, dobra, trochę leczonka i tak dalej. Tak nie wejdę, ale normalnie mi pozwoli, świetnie. Ja podziwiam ludzi, którzy by rozwalili absolutnie każdy element. A, to jest do nawalania, dobra. Cyk, shotgun. Okej. Okay. Switchuj na bieżąco lewym triggerem. Dobra. Mam nadzieję, że pod prawym będzie zmiana zwykłych. Rotacja kamery, dobra. Że będzie pod prawym zwykła ta. Że pod prawym będzie zmiana właśnie tych Devil Armów. Bo byłoby to nawet mi bardzo na rękę.
Oho. Okej, okay, czekaj. Rangi stylu, nie pod... Czekaj, don't give any chance to breathe by hitting the sense of combo. Okej, nie dawaj wrogom odetchnąć, na bieżąco naparzając ich kombosami. Nie zdobędziesz więcej punktów stylu, powtarzając ciągle jedno a to samo. Cię po prostu różnicuj kombosy, nie wal bez przerwy i nie daj się trafić, mówiąc krótko. No, nie daj się trafić, po czym dałem się trafić. Tygnąłem. Okej, mamy A. Ej no, seriously! Boże, za blisko podeszłem do tej bramy, no. Ej, nie czaję tego. Cały czas spamuję ten Y po wykonaniu tego drugiego kombosa, ale nie chce mi się to bilion ukłuć w ogóle zrobić. Dobra, jeszcze... Nie. Save to na koniec misji. Zapisz. Status gry. Daj mi to jeszcze raz. Rebellion i tutaj... Tu. No, spamuj Y po wykonaniu drugiego typu kombosa, no ale jakby... Ja to mam w odpowiednim momencie jeszcze zrobić? No chyba tak, chyba idealnie jak on zrobi ten wymach, to ja muszę wtedy zacząć spamować, żeby to się zaczęło wykonywać. Może jak dobrze, że w czwórce to zmienili. No, to jakiś klub go widzę był. Przecież kto wie, może po całej tej akcji nadal będzie. Chyba 13 ulica? Albo dzielnica? Może to jest po prostu nazwa dzielnicy. Kto wie? Okej. Okay. Wiesz, gdyby ktoś pytał, to włączyłem sobie mnożnik na orby, żeby szybciej móc sobie poulepszać parę rzeczy. A, czekaj. Raz. Czekaj, Superman. A dobra, po prostu musiałem nawalać ile wlezie. No i mamy fragment orba. Spoko. Dobra, czekaj. Cyk. Cyk. Kurde. No nie, no czemu to się nie chce wykonać? No nie, serio, nie ogarniam. Jakoś drugi fragment. Czy mamy połowę niebieskiej kulki? Nie ogarniam w ogóle. Statua Boga, czasu i przestrzeni. Zaoferuj demoniczną krew, a zdobędziesz moc starożytnych klanów. Czy po prostu możesz się tu levelować. Dobra, styl, trickster, swordsmaster. No, tak, wiadomo. Styl mogę po prostu sobie zmienić.
My tego Royal Guarda w sumie spróbujmy. Bez nie czekam, jak to mi czy pójdzie mi z tym lepiej. Dobra. Aha, tutaj też jest taka zmiana, dobra. Czekaj, tutaj Rebellion albo coś, czego jeszcze nie mam. Itemy, są gwiazdki oczywiście, złote orby. W ogóle to jest ciekawe, że jeszcze nie mam w ogóle mojej tej demonicznej postaci odblokowanej. Niebieskie jeszcze nie kupuję, ale jedną złotą sobie kupię tak na wszelki wypadek. Akcje to... A, dobra, skille. To tak. Żądło poproszę. I dobra, żądło jest na full. No i dobra. Rebellion lepsze na tyle, ile się da. Żądło se... A, dobra, zobaczmy. Przytrzymaj prawy bumper do przodu i wciśnij Y. Okej. Okay. Czyli praktycznie tak jak to jest normalnie i potem to jest drugi level, czyli powinno się potem od razu umożliwić wykonanie biliona ukłuć. Tutaj... A, przytrzymaj Y, potem puść, czyli to jest ten bumerang, a to... A, to jest po prostu wybicie wyżej, dobra. Gnaty coś mogę? Mogę. No to ulepszmy Ebony i Ivory. No. Okej, okay, czyli od razu maksymalne lewe, spoko. Nie, bardzo ładnie wszystko wydałem. Komnata lodowego strażnika. Wiem, to będzie boss. To będzie boss. Widziałem, że jest trofeum za zabicie bossa w trzeciej misji i to będzie to. I też wiem, jaką broń za to dostaniemy, bo widziałem sobie wszystkie bronie na YouTubie i ona jest zajebista. Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. You'll regret this, you worm! It's showtime. Come on! Kurde, no akurat, jak mi w końcu wyszło, no, to bilion kurz, to akurat musiał oddać jakiś cios. What? Co? Jak on tę głowę obrócił? Aha, trzepię go po nogach i mu robię jedno wielkie nic. Po głowie w sumie widzę też. Aha, no tak, ja muszę ten lód ściągnąć. Na łapy, jeszcze jedna głowa. No. Ty, zajebiście, udało mi się to skontrować. Kurde no. Dobra, jak już to idzie. A zobaczmy, jak to pójdą zwykłe gnaty. O, od razu. Od razu lepiej i szybciej.
Nice! Chyba idealny moment wyczułem na to. Zaś się otregował. Pięknie! Oj! Dobra, nie wiem. Kurde, czy... O nie! Czy ja mam jakąś gwiazdkę w ogóle leczącą? Mam jedną, dobra. To użyjmy jej. Wolałbym tego nie robić, no ale jak dam się zabić, no to niewiele z tego przyjdzie. Okej, nawet teraz mi dwa razy wyszło. Tymi uchwyciami. To jest akurat spoko. No, halo, no zrobiłem kontrę przecież. O, świetnie. Właśnie zbuffował jeszcze. Zerwał jeden z tych łańcuchów. Nie, chuj, nie żyje. I proszę, przy... Nie! No i przydała się ta kula, widzę. A, dobra, itemy jakieś mogę? No, staćmy na jedną taką gwiazdkę. No, dwie. Weźmy dwie. Dobra. Chociaż czekaj. Czy ja chcę faktycznie mieć ten styl, który mam teraz? Chyba nie, chyba wezmę Swordsmastera, to będzie lepsze. Cyk z żądła. No. To pomijamy, bo już znamy. Mi od razu lepiej idzie. Masakra! Tylko se styl zmieniłem. Po prostu gram bardziej agresywnie. Jako klepie. Dobra, niestety mnie też teraz klepną, bo to trochę boli. Au! To mi się nie udało akurat. Niestety. Dobra, gwiazdeczkę proszę. No ej, zrobiłem przecież unii! Zajebiście, kolejną gwiazdkę muszę teraz zmarnować, no. Wow! Nowy atak.
Kongracja, naprawdę. O, ale ten ładny uchombałem, ciekawe. No! Dobra, ktoś musi pamiętać, że mam jeszcze jedną gwiazdkę leczącą. Dobra. Znaczy, może gwiazdkę, że mam jeszcze tą czerwoną kulę. Okej, okay, fuks! Świetnie, akurat. Nie chcę easy mode'a! Tak, chcę się odrodzić. Trudno. No, żegnam. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Ciekawe. To jest dość intrygujące, że on uznał jakby naszą wyższość nad nim i zmienił się właśnie w to. Cerber. Broń o trzech... Interlocking... Nie wiem, jak to interlocking przetłumaczyć. Pałkach... Wzmocniona lodem. Czy tam mocą lodu. Okej, tak, dobra. Czyli od trójki już wskoczyło to, że mogę pod triggerem zmieniać bronię. Czyli mam albo to... I w trakcie mogę zmienić szybko sobie na Rebelliona. I to jest świetne akurat. Pomaga właśnie w utrzymywaniu kombosów. O, dzień dobry. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? Jaki Matrix? Co? Dobra, tego nie było w Matrixie. Surfowanie na rakiecie, tego chyba... takie coś chyba tylko Dante umie ogarnąć. Co to było? Tak stoi po prostu. Net o milimetr się nie ruszył. Skąd on mi to żadnego nie trafi? Masakra. Serio, zadałem równo 30 tysięcy? Okej. Ale proszę, cała misja zajęła mi jeden odcinek tak naprawdę. Dobra, może kolejna będzie krótsza. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching.
I ja pierdzielę, jak oni wpadli z tego jednego tekstu Arkama na zrobienie tego całego Buried Light dla Virgila, to... to jest taki sweet! Ale naprawdę, jeśli to było inspiracją, to Jezu... Kocham za to twórców, jeśli z tego wzięli inspirację, ale okej. Okay. Ode mnie będzie to póki co tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC Devil May Cry... Jezu, zaś się pomyliłem, no. W DMC 3. W DMC 3, gdzie dalej będziemy kontynuowali fabułę. Misji jest tu równe 20, nie jak w jedynce, gdzie jest 23, nie jak w dwójce, gdzie jest ich 18, jest równe 20 misji, tak samo jak w czwórce, jak w piątce, z tego co zobaczyłem na poradniku. Tak więc, kto wie, jak to się wszystko rozwinie. Może nawet kolejno, może z tej części będzie 20 odcinków, bo misje będą tak długie, lub będą mi zżerały tyle czasu. Who knows? Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!